Dzisiaj chciałem kontynuować naszą rozmowę o historii myśli politycznej, tak jak powiedziałem, odczytywanej w perspektywie dzisiejszych problemów, sporów, pytań, które sobie zadajemy, choćby w nawiązaniu do konfliktu, który Polskę współczesną rozdziera, konfliktu, którego osią formalną jest spór o miejsce władzy sądowniczej w strukturze wspólnoty politycznej. I myślę, że dobrze się stało, że akurat wypada dzisiaj z chronologii, z rozwoju europejskiej myśli politycznej, który próbujemy chociaż pobieżnie śledzić. Wypada zająć się Karolem Monteskiuszem, czyli tym, który wprowadził do, można powiedzieć, kanonu myśli europejskiej, liberalnej myśli europejskiej, koncepcję trójpodziału władzy. O nim właśnie i o, można powiedzieć, kontynuacji i zmianie znaczenia tego, co wprowadził Monteskiusz poprzez właśnie i rewizję, i swego rodzaju bunt przeciwko wnioskom Monteskiusza, jaką z kolei prezentuje myśl Jana Jakuba Rousseau. W tych dwóch postaciach, w tych dwóch bohaterach, jeżeli można tak powiedzieć, historii myśli politycznej europejskiej XVIII wieku, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się naszym dzisiejszym także sprawom, naszym dzisiejszym dylematom. Przypomnę może na wstępie, że Monteskiusz, czyli Charles-Louis Baron de Secondat de Montesquieu, tak pełne jego imię i nazwisko, niepełna liczba imion, ale pełne nazwisko wygląda, w spolszczonej wersji znany nam jako Karol Monteskiusz. Urodził się w roku 1689, zmarł w roku 1755, a więc główna jego działalność intelektualna przypada na pierwszą połowę wieku XVIII. To są czasy jego dojrzałej twórczości, to są czasy Ludwika XV, który panował blisko 60 lat, no i tak nie dogonił swojego pradziadka, czyli Ludwika XIV, po którym bezpośrednio przejął tron. Ludwik XIV panował 72 lata. Ale mówię, wspominam jakby o tym, kto panował, żebyśmy sobie uzmysłowili choćby z jakichś śladów pamięci z naszych historycznych lektur, jakie to były czasy. To oczywiście czasy monarchii absolutnej, z jednej strony tak ją nazywamy we Francji, a z drugiej strony monarchii oświeconej. Czasy, w których niewątpliwie królowała na horyzoncie politycznym państwa francuskiego wizja przepotężnego króla, a jednocześnie Ludwik XV inaczej niż Ludwik XIV nie kojarzy nam się może aż tak bardzo z jakimś wyjątkowo brutalnym despotyzmem. Raczej kojarzy nam się z miłostkami, z kochankami, prawda, z serią zmieniających się faworyt w Pałacu Wersalskim czy w innych pałacach związanych z dworem królewskim. A więc taki zmiękczony, można powiedzieć, obraz tego absolutyzmu oświeconego, w którym może bardziej niż król rządzą salony, rządzą właśnie skupione wokół kolejnych faworyt, czy nie w sensie seksualnym, ale w sensie politycznym, faworytów także królewskich, ośrodki autorytetu wewnętrznego, wokół których skupiają się rozmaite kliki, grupy dworskie. Tak mniej więcej wygląda ten obraz życia, które wydawało się tym, którzy należeli do owych elit, życiem skończenie doskonałym, spokojnym, na ogół spokojniejszym niż w czasach Ludwika XIV. Wojen wciąż nie brakowało, ale było ich jednak trochę mniej niż w wieku XVII i na początku XVIII. I z perspektywy tego także, co działo się po drugiej stronie kanału La Manche, czyli w Anglii, gdzie rozwijała się według mniej więcej tych zasad, które omawialiśmy miesiąc temu, zasad liberalizmu kształtowanych przez Hobbesa i przez Locke'a, cywilizacja handlowego liberalizmu angielskiego przy bardzo łagodnej, ograniczonej, systemowo ograniczonej władzy królewskiej. Wydawało się, że jakby centrum Zachodu osiąga jakiś sposób życia
zdecydowanie akceptowany przez elity, uznawany za doskonały. Powiedziałbym, że był to czas, w którym niejednemu w ówczesnej, przeżywającej początki oświecenia Europie Zachodniej wydawało się, że użyję tej metafory, którą znamy z ostatnich lat, że cywilizacja osiągnęła stadium końca historii, prawda? Wszystko, co najdoskonalsze, już się właściwie ułożyło. Mamy dobry ustrój, łagodnego króla. On się oddaje miłostkom i my możemy się oddawać miłostkom. Wszyscy żyjemy we względnej równowadze, stabilizacji. Wojny stają się trochę rzadsze. Możemy używać życia, liczy się handel, liczą się dobre obyczaje, jeżeli można je z handlem pogodzić. To jest oczywiście także czas, w którym myśliciele inni, na których tutaj troszkę mi szkoda czasu, tacy jak Voltaire czy encyklopedyści francuscy, przypomnijmy, sama połowa XVIII wieku to jest początek edycji encyklopedii francuskiej, czyli tego pomnika myśli oświeceniowej. Encyklopedyści francuscy stawiają sobie za cel zwalczenie tych przeciwników, można powiedzieć, czy raczej jednego z tych przeciwników, którego wskazywał Hobbes dla cywilizacji liberalnej, a więc Kościoła. To jest bardzo ostra walka z katolicyzmem, z papiestwem w szczególności, bardzo ostra walka z religią jako przesądem, ciemnotą, która stoi na drodze tego postępu, tego końca historii. Wystarczy jeszcze tylko écraser l'infâme, to znaczy wymazać hańbę, jak krzyczał Voltaire przeciwko Kościołowi katolickiemu. I wszystko będzie dobrze i ta cywilizacja właśnie takich no, łagodnych, spokojnych miłostek, handlu i dobrych obyczajów zarazem utrwali się już na zawsze. Otóż w tę perspektywę wpisuje się właśnie dzieło Montesquieusza, przynależącego do starej rodziny szlacheckiej z okolic Bordeaux. I tam właśnie realizującego swoją karierę prawniczą, właśnie prawniczą, to nie jest bez znaczenia dla jego perspektywy, można powiedzieć, tej, z której jest znany przede wszystkim, perspektywy ujawniającej znaczenie trzeciej, czyli sądowniczej władzy. Sam był przewodniczącym parlamentu w Bordeaux, ale ten tytuł nas może mylić, bo w istocie tytuł przewodniczącego parlamentu lokalnego był tytułem sędziego najwyższego w danym obwodzie, jeżeli można tak powiedzieć. Nie był władzą polityczną, ale władzą sądowniczą danego regionu. Otóż Montesquieusz, ucząc się, doświadczając jakby znaczenia praktycznie tej władzy sądowniczej, sam był bardzo zainteresowany porównywaniem systemów politycznych, prawnych w innych krajach. Zobaczyć, jak to wygląda, ten możliwy koniec historii, jak wyglądała historia niegdyś, w czasach bardziej prymitywnych, jak to z jego spojrzenia wynikało. Zobaczyć to próbował poprzez podróże, a więc zobaczyć, jak wygląda bardziej rozwinięty system końca historii, mógł w Anglii, prawda, bo Anglia była uważana za jeszcze doskonalszy wzór tego liberalnego wzorca, ku któremu skłaniał się także sam Montesquieusz. A więc z nabożeństwem wielkim odwiedzał Anglię. Z wielkim zainteresowaniem odwiedzał Prusy, zainteresowaniem kulturowym może także odwiedzał Italię, Rzym. Natomiast żeby zobaczyć przeszłość, tak jakby rezerwat odwiedzał, odwiedził Europę Środkowo-Wschodnią, to znaczy Węgry, żeby zobaczyć, jak to niegdyś bywało, jak to prymitywne ludy żyły. Myślę, że warto sobie uświadomić tę postawę, którą sam Montesquieusz podkreślał, że po to jedzie na Węgry, żeby zobaczyć właśnie, jak ta przezwyciężona już u nas na światłym zachodzie przeszłość wygląda, żeby zobaczyć trwałość pewnych postaw elit intelektualnych Zachodu, poczucie absolutnej wyższości ferowanych z tamtej perspektywy wyroków, poczucie, które trwa przez kolejne wieki, opisał je używając właśnie między innymi przykładu Montesquieusza. Amerykański historyk, niestety w nietłumaczonej do tej pory na język polski, chociaż ma już ta książka 25 lat, znakomitej książce Inventing Eastern Europe, to znaczy wymyślając Europę Wschodnią. Historyk nazywa się Larry Wolf, zajmuje się właśnie głównie, no w tej chwili akurat Galicją, ale wcześniej jakby obrazem Europy Środkowo-Wschodniej w oczach elit intelektualnych Zachodu i z tej perspektywy odkrywał, no jak wykreowano ten wzór, z którym dzisiaj się borykamy, kiedy spotykamy ciągle ponawiane oskarżenia wobec naszego regionu,
który ma ohydną twarz, że użyję tego cały czas powtarzanego w mediach zachodnich określenia, stereotypu dla jakby wspólnego określenia całej Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie mamy i Węgry, i Polskę, i Czechy, i Słowację, i Litwę, i Łotwę, i Estonię. Wszystko to ma ohydną twarz z perspektywy prawda, szczerbatych byłych premierów Belgii, prawda, czy innych polityków, którzy idą śladami Monteskiusza wyłącznie w jego pogardzie wobec Europy Wschodniej, a nie w jego wnikliwych intelektualnych obserwacjach. Ale nas nie bardzo interesuje tutaj badanie tych stereotypów i ich trwałość w Europie Zachodniej, to poczucie wyższości, że tam jest przyszłość, tu jest przeszłość, którą należy przezwyciężyć. Nas bardziej interesują koncepcje, które wpłynęły na rozwój całej myśli europejskiej, sformułowane przez Monteskiusza. Pierwszym ważnym za jego życia już dziełem były listy perskie, które w przebraniu, że tak powiem, orientalnym, modnym w ówczesnych salonach francuskich, w 161 listach prezentowały jakby zalety tolerancji. W istocie jest to pochwała tolerancji nie tylko w znaczeniu religijnym, wyznaniowym, ale także tolerancji międzykulturowej, prawda, że no, ci Persowie mogą być od nas lepsi, ciekawsi. I tu jeszcze na chwilę zatrzymam się przy kwestii stereotypów. Otóż to cechuje także współczesną myśl zachodniej Europy, elit zachodnioeuropejskich. Otóż to, co zawsze było egzotyczne dla tych elit z ich perspektywy, a więc świat pozaeuropejski, Chiny, Persja, Bliski Wschód, no wtedy nie było mody, że tak powiem, na zainteresowanie Afryką Czarną, może w takim stopniu głębszym niż chęć posiadania służącego afrykańskiego. Ale to właśnie, co egzotyczne, budziło zainteresowanie, czasem powiązane z pogardą, z poczuciem wyższości, ale często kontrowane przez takich myślicieli jak Monteskiusz i jego następcy, że nie, że to są osobne cywilizacje, kultury, którym warto przyjrzeć się bez poczucia wyższości, a z przekonaniem, że tam może być coś ciekawego, wartościowego, fascynującego, odmiennego od nas. Otóż powiedziałbym, nieszczęście z naszego punktu widzenia polega na tym, że Europa Środkowo-Wschodnia nie jest dość egzotyczna dla Europy Zachodniej. Jest traktowana jako ten obszar, który też należy jakoś do Europy, tylko jest tą gorszą Europą. Nie jest tak ciekawy i odmienny jak chiński świat, jak perski świat, jak japoński, prawda, czy gdzieś Indianie z Nowego Świata, ale bo tamci zasługują na właśnie tolerancję. Natomiast tutaj ten obszar trzeba podciągnąć, jak się nie da dobrym słowem, to siłą, do standardów, które podyktują mędrcy z salonów zachodniej Europy. To jest specyficzny paradoks, który utrzymuje się dalej w postaci, powiedziałbym, ideologii politycznej poprawności na Zachodzie, która jak najbardziej nie pozwala stwierdzić na przykład, że Szekspir, powiedzmy, był dramatopisarzem wybitniejszym niż jakikolwiek dramatopisarz, powiedzmy, afrykański, bo to by obraziło uczucia Afrykańczyków naturalnie, czy nie pozwala stwierdzić, że muzyka europejska jest bardziej wartościowa, powiedzmy, w swoim dorobku ostatnich kilkuset lat od tych dźwięków, jakie wydają kilkustrunne instrumenty, powiedzmy, hinduskie, czy japońskie, czy chińskie. Natomiast można stwierdzić, że Polacy czy Węgrzy są prymitywami, chamami, których trzeba podciągnąć właśnie, bo no, nie dojrzeli. Tu można sobie pozwolić na pełną krytykę, na pełną, można powiedzieć, ekspresję głęboko ukrytego, a raczej źle powiedziałem głęboko ukrytego, płytko chowanego i hamowanego względem pozaeuropejskich społeczeństw poczucia wyższości, buty, śladów gigantycznej tradycji kolonializmu zachodnioeuropejskiego. To są potomkowie, pamiętajmy, morderców milionów Murzynów, milionów Azjatów, milionów mieszkańców Ameryki przedkolumbijskiej. Być może w ten sposób przez tę
polityczną poprawność, hamującą ich, powiedziałbym, poczucie wyższości wobec tych obszarów, jednocześnie rozładowywaną wobec, pogardą wobec naszego obszaru, gorszej Europy w cudzysłowie, jakoś odreagowują te doświadczenia. Ale przepraszam, że zatrzymałem się za długo może przy tym aspekcie, ale wydaje mi się on ważny, żeby zrozumieć dzisiejszą postawę no, takich ludzi jak komisarz Timmermans, prawda, czy wspomniany były premier belgijski, którego nazwiska nawet nie chcę wymieniać. Otóż kolejnym ważnym, a w zasadzie najważniejszym dziełem po listach perskich Montesquieusza są opublikowane, jest opublikowany w 1748 roku traktat o duchu praw, De l'esprit des lois. Traktat rozłożony na jakby trzy części, można takie grupy wyróżnić w tym najważniejszym dziele Montesquieusza, który pierwszy w księgach od 1 do 13 rozwija teorię typów władzy. Teorię, jaką w zasadzie znamy z myśli starożytnej, tej, o której mówiliśmy, w szczególności z myśli Arystotelesa. A więc podział na monarchię, troszkę on jest inaczej sformułowany. Monarchia, republika i despocja czy tyrania. Każda z nich opiera się na pewnym, można powiedzieć, zestawie zasad czy na pewnym charakterze tego, co najbardziej ceni się w danym ustroju. W republice oczywiście jest to wolność. W monarchii uważa Montesquieu, tą cechą szczególną jest honor. No, doświadczał tego we Francji swojej ojczystej. Natomiast w despocji to jest no, po prostu, można tak powiedzieć, panowanie i wyłączny interes władcy. Jednakże nie tylko na tym poprzestał Montesquieu, na powtórzeniu czy zaadaptowaniu do warunków XVIII wieku podziału czy systematyki ustrojów. To, co jest bardzo odświeżające i co czyni z Montesquieusza ojca, można powiedzieć, socjologii politycznej, to stwierdzenie, że te typy ustrojów są związane z określonymi warunkami, że nie mają charakteru absolutnego, że wszędzie pasuje, powiedzmy, republika, albo jak jest ktoś monarchistą, to wszędzie pasuje monarchia. Nie. Montesquieusz to relatywizuje, mówi. W jednym kraju pasuje republika, a w innym monarchia, a w jeszcze innym despocja może być niestety jedynym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo wpływają na to warunki naturalne i temu jest poświęcona jakby część druga analizy Montesquieusza przedstawionej w O duchu praw. A więc no, powiedzmy tam, gdzie mamy do czynienia z ogromnym obszarem, trudnym do objęcia intensywną jakby komunikacją między obywatelami, mowy być nie może o republice, monarchia może być niewystarczająco sprawna, despotyzm najlepiej sprawdza się w gigantycznych imperiach, na wielkich przestrzeniach. Monarchia jest zarezerwowana dla średniego obszaru, prawda? Natomiast republika sprawdza się, stwierdzał Montesquieusz, tylko w małych państwach, na przykład w kantonach szwajcarskich. Na przykład w Holandii. Wiemy, że kilkanaście lat, dwadzieścia kilka lat po śmierci Montesquieusza powstanie Wielka Republika, czyli Stany Zjednoczone, ale istota Stanów Zjednoczonych w istocie, znaczy faktycznie nie przeczy obserwacji Montesquieusza, bowiem jest to przecież federacja Stanów, z których każdy tworzy jakby odrębną republikę z odrębną reprezentacją stanową. Oczywiście nie twierdzę, że intuicje Montesquieusza w tym zakresie wyrażone są w 100% zawsze potwierdzone przez rzeczywistość. Powstaje bowiem pytanie o naszą Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą Szlachecką, która była republiką, jak sama nazwa wskazuje. I o niej za chwileczkę będziemy mówili więcej z perspektywy Montesquieusza i z perspektywy Rousseau. Więc tylko zawieszam to pytanie. Ale podkreślał także inne czynniki kształtujące ustrój, czynniki naturalne, a więc klimat. No jak surowy klimat, no to surowsza władza, w skrócie można powiedzieć. To się potwierdzało w przypadku Rosji, obserwowanej także z daleka przez Montesquieusza.
Stwierdził zresztą, to jest takie charakterystyczne jego zdanie, cytat, iż pierwszym pośród imperiów jest imperium klimatu. Także to, co rządzi nami przede wszystkim, to jest klimat, czyli no warunki atmosferyczne, które kształtują teren, prawda, rzeźbią go i kształtują także nasze, no można powiedzieć, nasz sposób funkcjonowania w tym terenie. Poza warunkami naturalnymi, w końcowej części, w księdze od 20 do 26, Montesquieu już analizuje wpływ warunków stworzonych przez samego człowieka, czynników społecznych na ustrój, a więc handel, obrót pieniądzem, demografia, religia, to są wszystko czynniki, które trzeba przeanalizować, stwierdzał, i porównywać między sobą, stwierdzał Montesquieu, jeśli chce się zrozumieć dany ustrój, jeśli chce się go ocenić także. Nie ma jednego uniwersalnego wzorca, który chce zastosować Montesquieu, tak jak to robił Hobbes czy Locke. Bo Hobbes czy Locke uważali, że wszędzie musi być tak, jak no, w ich wyobrażonym ustroju idealnym, prawda, wynikającym z przezwyciężenia stanu natury. Myślę, że jeszcze jedną cechą ogólną, którą warto, zanim przejdziemy do kilku szczegółów związanych z Montesquieu'a o duchu praw, jeszcze jedną cechę ogólną warto zaobserwować, a mianowicie Montesquieu, traktując właśnie tak relatywnie, porównawczo obraz rzeczywistości, tak jak Arystoteles, najbliższy w tym jest Arystotelesowi. Montesquieu stwierdza, że również nie można tak jak Hobbes wyciągać wniosku, iż wszyscy ludzie jednakowo są opętani, że tak powiem, rządzą dominacji drugiego człowieka. Rzeczywiście Hobbes chyba, można tak kolokwialnie powiedzieć, przesadził z tym przekonaniem. No nie wszyscy żyjemy, że tak powiem, w przekonaniu, że chcielibyśmy rządzić innymi ludźmi. U niektórych ten instynkt czy to dążenie jest silniejsze, u innych słabsze. I być może nie jest to tylko kwestia podziału na mentalność pana i niewolnika, jak o tym także mówiłem, przedstawiając pewną korekturę wprowadzoną do tej wizji Hobbesa przez Locke'a. Otóż Montesquieu zauważa, że by te jakieś skłonności do dominacji nad innymi, do walki o władzę się uzewnętrzniły, potrzebne są pewne instytucje, że to zależy od kształtu instytucjonalnego społeczeństwa. Czy te skłonności do dominacji nad innymi się uzewnętrznią, zrealizują, czy przeciwnie, zostaną pohamowane. Że to, czy możemy, że tak powiem, pomiatać drugim człowiekiem, rządzić nim, zależy od tego, jaką pozycję zajmujemy w strukturze społecznej. I jak ta pozycja jest, że tak powiem, ustawiona w kontekście innych pozycji. To jest właśnie spojrzenie, które pozwala mieć Montesquieu'owi nadzieję, że odpowiednie ustawienie instytucji pozwoli złagodzić charakter człowieka, pozwoli zmienić, można powiedzieć, tę niebezpieczną rządzę władzy, która w wielu z nas występuje. A więc poczynając od swojego spojrzenia porównawczego, spojrzenia, które zwraca uwagę na rozmaite uwarunkowania, konteksty, w których trzeba rozumieć instytucje władzy, przechodzi Montesquieu do przekonania, że z tego właśnie wynika nadzieja na to, że można zmienić społeczeństwo, że można zmienić ustrój, jeżeli przy pomocy nienaturalnych czynników, bo klimat od nas nie zależy, w każdym razie nie zależał w XVIII wieku i może w XXI będzie, nie wiemy, ale w każdym razie to, co zależy od ludzi, to jest kształtowanie instytucji międzyludzkich, a więc można je tak ukształtować, żeby ustrój nie pozwalał realizować się niebezpiecznym tendencjom Lewiatana, o tak powiedzmy, używając tytułu książki Hobbesa. Pozwolę sobie teraz przytoczyć kilka cytatów z O duchu praw, byśmy no jakby w samo sedno tych jego rozważań mogli wejść. Otóż w Księdze XI, w której właśnie pojawia się ta idea trójpodziału władzy, warto przytoczyć kilka uwag. Po pierwsze, z rozdziału 5 o celu rozmaitych ustrojów państwowych.
Cytuję, mimo iż wszystkie państwa mają w ogólności ten sam cel, a mianowicie samozachowanie, czyli to jest, no, to się wywodzi z koncepcji racji stanu. Celem każdego państwa jest przetrwanie, walka o to, żeby przetrwać. Każde państwo posiada oprócz tego i cel osobisty. Wzrost, czyli ekspansja, była celem Rzymu. Wojna była celem Sparty. Religia celem praw judejskich. Handel był celem Marsylii. Spokój publiczny celem praw chińskich, żegluga celem Rodyjczyków, wolność naturalna celem ustroju dzikich. Na ogół rozkosz monarchy jest celem państw despotycznych. Jego chwała i chwała państwa celem monarchii. Tu się zastanawiałem przez chwilę nad definicją współczesnej Rosji Putina i myślę, że to jednak monarchia, a nie despocja. Chyba jednak nie sama rozkosz Putina jest tutaj ważna, ale chwała jego i chwała państwa. Ale zostawmy na marginesie to rozważanie pół żartem, pół serio. Koniec cytatu. Przedmiotem praw w Polsce jest niezawisłość każdego obywatela i co z tego wynika, ucisk wszystkich. Montesquieu już analizował pobieżnie, nie zajmował się tym szerzej, ale wiedział, że jest taki specyficzny bardzo ustrój w Polsce i oceniał go źle. Oceniał go bardzo krytycznie, ponieważ uważał, że to rozbuchanie wolności indywidualnej, jednostkowej czyni w istocie wszystkich jego uczestników w pewnym sensie niewolnikami tego ustroju. No niektórzy jęczą w tym jarzmie szczególnie ciężko, to jest chłopi. O tym za chwileczkę jeszcze będziemy mówili. W następnym rozdziale analizuje właśnie trzy władze, wciąż w księdze 11, tym razem w rozdziale 6. Analizuje trzy władze Montesquieu. Pisze tak. W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy. Władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władza wykonawcza rzeczy należąca do prawa cywilnego. Tak je nazywa. To znaczy nie nazywa ich jeszcze tak, jak my to znamy, władza prawodawcza, wykonawcza i sądownicza, tylko dzieli tę drugą władzę, czyli wykonawczą, na dwie części. Władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów, czyli no reprezentacja państwa w polityce międzynarodowej, można by tak powiedzieć, i władza wykonawcza rzeczy należąca do prawa cywilnego, czyli wykonywanie prawa w stosunkach między obywatelami. I to jest, no, w istocie można powiedzieć, definicja władzy sądowniczej. Mocą pierwszej książę albo prawodawca stanowi prawa na jakiś czas albo na zawsze i poprawia albo usuwa te, które istnieją, czyli mocą władzy ustawodawczej. Mocą drugiej wydaje wojnę lub zawiera pokój, wysyła lub przyjmuje poselstwa, umacnia bezpieczeństwo, uprzedza najazdy. Mocą trzeciej karze zbrodnie lub sądzi spory poddanych. Tę samą władzę można nazwać władzą sądzenia, drugą zaś po prostu władzą wykonawczą państwa. Czyli już w następnym akapicie dodaje, można powiedzieć, stawia kropkę nad i Montesquieu, już rozróżniając te trzy rodzaje władzy. I pisze tak dalej. Wolność polityczna obywatela jest to ów spokój ducha pochodzący z przeświadczenia o własnym bezpieczeństwie. Aby istniała ta wolność, trzeba rządu, przy którym by żaden obywatel nie potrzebował się lękać drugiego obywatela. To znamy z Hobbesa. Hobbes też o tym mówił, że po to jest ten rząd wprowadzony, żebyśmy się siebie nawzajem nie bali, że się pozabijamy. Prawda? Kiedy jednak w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności, ponieważ trzeba się lękać, aby ten sam monarcha lub ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańsko wykonywał. I to jest oczywiście korekta tego, co mówił Hobbes. Lewiatan nie może mieć pełnej władzy, władza musi być podzielona. O tym już mówił Locke, o tym mówiliśmy miesiąc temu. Ale do tej koncepcji podziału władzy na wykonawczą i ustawodawczą dodaje jako nowy element władzę sądowniczą dopiero Montesquieu. I uzasadnia to tak. Nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej. Gdyby bowiem była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolnością obywateli byłaby dowolną. Sędzia byłby bowiem prawodawcą. Gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela. I teraz przechodzimy już do naszego sporu dzisiejszego w Polsce.
Następny cytat, wciąż z rozdziału 6 Księgi 11. Władza sądu nie powinna być powierzona stałemu senatorowi, ale wykonywana przez osoby powołane z ludu w pewnych okresach roku w sposób przepisany prawem, aby tworzyć trybunał trwający tylko póki tego konieczność wymaga. W ten sposób owa tak groźna władza sędziowska, nie będąc przywiązana ani do pewnego stanu, ani do pewnego zawodu, staje się, można rzec, niewidzialną i żadną. Nie ma się ustawicznie sędziów przed oczami. Lęk budzi urząd, a nie urzędnicy. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym cytacie. Otóż pewnie bardzo często teraz w takiej popularnej publicystyce słyszycie Państwo, czy czytacie ten argument, że no w istocie naruszona została w Polsce ta fundamentalna dla cywilizacji zachodniej, liberalnej zasada trójpodziału władzy. Otóż ta zasada jest, jeśli przeczytamy dokładnie Monteskiusza, systematycznie naruszana w ostatnich, może nawet więcej niż 100 latach, ale zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, przez rosnące znaczenie i wpływy władzy sądowniczej, która zagarnia sobie coraz większy obszar władczy, imperialny, wpływu na nasze życie. Tu chwieje się jakby równowaga trzech władz. Nie w Polsce tylko, w Stanach Zjednoczonych, w różnych innych krajach Zachodu. Ale zwróćmy uwagę też na argumenty, których używa tutaj Monteskiusz, aby uczynić tę władzę sądowniczą właśnie ograniczoną, żeby nie stała się zbyt niebezpieczna. Władza sądownicza może być bowiem nie mniej niebezpieczna od władzy wykonawczej, wąsko rozumianej, czy władzy ustawodawczej. Co stwierdza? A więc po pierwsze, do wykonywania tej władzy potrzebne jest jej powoływanie z osób z ludu, czyli spośród nas. Nie mogą być sędziowie ograniczeni do pewnego zawodu. I to jest, myślę, kapitalna uwaga, którą warto przemyśleć, nie w kontekście tylko sporu dzisiejszego, ale całego systemu prawnego współczesnego Zachodu, w którym jest pewien problem, bardzo ważny, problem ograniczenia władzy sądowniczej wyłącznie do korporacji sędziów, do korporacji wykształconych prawników. Ktoś może powiedzieć, no jak to, no ale no muszą znać się na prawie, żeby wydawać wyroki, żeby rozumieć kodeks i tak dalej. A jednocześnie, jeżeli stwierdzimy, że do decydowania o prawie przeznaczona jest tylko grupa ludzi o specyficznym statusie wykształcenia specjalistycznego, tworząca korporację, to nieuchronnie mamy do czynienia z problemem myślenia kategoriami korporacyjnymi, grupowymi. Korporacja broni swoich interesów. Jeżeli nie każdy z nas może być wybrany do trybunału, do sądzenia, nie każdy z nas może być ławnikiem, użyję tego porównania z amerykańskim systemem prawnym, który może w imię zdrowego rozsądku, którym dysponuje, oceniać. Każdy z nas, każdy, kto ukończy powiedzmy 18 rok życia i nie ma stwierdzonej niepoczytalności. Jeżeli stwierdzimy, że każdy z nas nie ma takiej władzy, żeby oceniać prawo, jego relacje do władzy ustawodawczej i wykonawczej, ma to prawo tylko i wyłącznie grupka korporacyjna, to ta korporacja będzie broniła tej wyłączności, będzie broniła tego ekskluzywizmu i będzie dążyła do poszerzania swojej władzy, bo taka jest natura ludzka i taka jest natura systemu korporacyjnego. Korporacja chce mieć więcej, rywalizuje z innymi korporacjami. Politykiem może być każdy, prawda? No, mamy przykłady ludzi z niepełnym wykształceniem podstawowym czy z niepełnym wykształceniem wyższym, którzy osiągnęli najwyższy urząd w państwie polskim. Każdy może być prezydentem. I myślę, to dobrze. To znaczy, oczywiście czasem narzekamy, że niegodnie nas reprezentują, ale wprowadzenie zasady, że powiedzmy tylko ludzie o wyższym wykształceniu mieliby prawo, albo na przykład tylko o prawniczym wykształceniu, albo inaczej, tylko historycy mają powiedzmy prawo do sprawowania najwyższego urzędu w państwie,
no, wprowadziłoby bardzo niebezpieczną sytuację. Już wyobrażam sobie, jak się z kolegami umawiamy, żeby nie dopuścić, powiedzmy, prawników albo medyków do najwyższego urzędu w państwie. Bo dlaczego? A nie mówiąc już o tych ciemniakach, którzy nie skończyli studiów, prawda? Przepraszam, no celowo jakby używam takiego obraźliwego języka, bo widzę ten obraźliwy język w wypowiedziach dzisiejszych przedstawicieli korporacji sędziowskiej. To jest przekonanie, my oświeceni, my wykształceni, przeciwko tej ciemnocie, która nie rozumie subtelności prawa i w związku z tym niegodna jest, by z nami w ogóle rozmawiać o tym. Skrajna arogancja wypowiedzi tych, którzy często właśnie w tej sprawie głos dzisiaj zabierają, wydaje mi się potwierdzeniem tego niebezpieczeństwa, na które zwracał tu uwagę Monteskiusz. Sposobem zapobieżenia temu niebezpieczeństwu nie było tylko przyjęcie zasady, że nie może być władza sądownicza ograniczona do korporacji tylko. Do korporacji, do której zresztą Monteskiusz należał jako adwokat. Ale druga zasada, że musi to być władza niestała. To znaczy trzeba często wymieniać, często zmieniać tych sędziów. Niewiarygodnie długa jest, można powiedzieć, kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Jest to wynik wielodekadowej, nie w Polsce tylko, ale w świecie zachodnim, walki korporacji prawniczej o umocnienie swojego stanowiska w państwie. Jak najbardziej wydłużać, aż do dożywotności, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Mówię tutaj o Sądzie Najwyższym w USA. Oczywiście tego rodzaju pozycja nienaruszalna, no, sprawia, że jest to pozycja bez porównania mocniejsza niż pozycja któregokolwiek polityka, prawda? Który wiadomo, że żyje od wyborów do wyborów, zmienia się go szybciutko. Monteskiusz nie chciał takiej sytuacji, żeby któryś sędzia był dożywotni, żeby miało to charakter stały, a już zwłaszcza nie chciał, żeby sędzia występował na forum publicznym. Nie ma się ustawicznie sędziów przed oczami. Lęk budzi urząd, a nie urzędnicy. Sędziów celebrytów na pewno nie wyobrażał sobie Monteskiusz. Myślę, że zwraca w tym krótkim fragmencie Monteskiusz uwagę na pewne palące problemy, z którymi ma do czynienia nie Polska tylko, ale współczesna cywilizacja zachodnia, plasując tak wysoko w roli półbogów tej cywilizacji, nie polityków, ale sędziów. I to jest problem, problem, z którym no nie bardzo sobie umiemy na razie poradzić. Stwierdza jednak twardo i słusznie Monteskiusz, o ile trybunały nie powinny być stałe, wyroki powinny być stałe, tak aby zawsze były jednym ścisłym brzmieniem prawa. Gdyby były poszczególnym mniemaniem sędziego, żyłoby się w społeczeństwie, nie znając ściśle swoich wobec niego zobowiązań. Trzeba nawet, aby sędziowie byli z tego samego stanu, co oskarżony lub też z jemu równych, aby nie mógł mniemać, że popadł w ręce ludzi skłonnych zadać mu gwałt. I tu mamy do czynienia znów z pewną ilustracją dzisiejszego stanu rzeczy. Korporacja sędziowska nie wywodzi się ze stanu równego w stosunku do tego, z którym walczy. Walczy bowiem ze stanem politycznym, z władzą demokratyczną, demokratycznie wybranych polityków. I przeciwstawia się tej władzy, w przekonaniu, że my jesteśmy odrębną grupą, my sędziowie. Otóż paradoksalnie powiedziałbym, że Monteskiusz proponowałby tutaj wyjście, to reprezentanci właśnie tak samo demokratycznie wybrani, na tej samej zasadzie jak politycy, powinni być sędziami w sprawach polityków, a nie osobna korporacja nienaruszalna. I jeszcze tylko dwa cytaty, bo nie chcę Państwa zmęczyć nimi, odzwierciedlające inny problem związany z funkcjonowaniem systemu, który proponował Monteskiusz. Otóż zwraca Monteskiusz uwagę na to, że władza wykonawcza powinna być silna, sprawna, stała. Uzasadnia to w ten sposób. Władza wykonawcza winna spoczywać w rękach monarchy, gdyż ta część rządu, która prawie zawsze wymaga doraźnego działania, lepiej jest sprawowana przez jednego niż wielu.
gdy to, co zawisło od władzy prawodawczej, lepiej często bywa załatwione przez wielu niż przez jednego. A więc władza ustawodawcza to mądrość zbiorowa. Wielu ludzi może się zastanawiać nad dobrym prawem, wymieniać opinie, ale kiedy sprawujemy władzę wykonawczą, potrzebna jest szybka, energiczna decyzja, wola zrealizowania szybkiego, sprawnego zareagowania, prawda, na jakieś zamieszki, czy na głód, czy na jakieś inne wyzwania nagłe i niespodziewane. Otóż za chwilę wrócimy do tego, dlaczego ta zasada energicznego działania władzy wykonawczej okazuje się w pewnym sensie zakwestionowana przez cały system Monteskiusza. W istocie bowiem celem Monteskiusza, głównym celem, jest dopisanie, można tak powiedzieć, uzupełnienia do dzieła Hobbesa, które bardzo cenił, ale które uważał za niebezpieczne właśnie w tym aspekcie koncentracji władzy politycznej w rękach Lewiatana. A więc Monteskiusz chciał tak zaprojektować ten ustrój szczęśliwego końca historii, można tak powiedzieć, aby poszczególne gałęzie władzy, władza wykonawcza, ustawodawcza i władza sądownicza, blokowały się nawzajem, hamowały swoje możliwości, ograniczały się nawzajem. Po co? Po to, żeby nie zagrozić wolności obywateli czy wolności poddanych, zależnie od tego, jak ich nazwiemy. Co więcej, nie tylko proponuje jako żelazną zasadę trójpodział władzy Monteskiusz, ale rozwija także intuicję, którą pierwszy podał Locke, a mianowicie, że władza wykonawcza powinna być podzielona na stronnictwa. To znaczy, można tak powiedzieć, w obrębie władzy ustawodawczej przechodzącej wykonawczą ten podział na stronnictwa powinien występować. Dlaczego? Pozwolę sobie zacytować znowu. Wobec podziału władz jedni obywatele związaliby się z jednym stronnictwem, drudzy z innym. By coś zyskać, urzędy, ordery, każda władza potrzebuje zwolenników, bo jest postawiona wobec innej władzy o podobnej sile. Ponieważ społeczeństwo, to już jest tym razem cytat z francuskiego interpretatora myśli Monteskiusza, a opieram się w swojej interpretacji na trzech przede wszystkim autorach, to znaczy właśnie na cytowanym w tej chwili przeze mnie Pierre Manon, francuskim konserwatywno-liberalnym, czy liberalno-konserwatywnym historyku filozofii, chyba najwybitniejszym współczesnym żyjącym francuskim autorze zajmującym się historią filozofii politycznej, na Raymondzie Aronie, nieżyjącym już politologu francuskim i socjologu, i na Leo Straussie, amerykańskim historyku filozofii, to żeby wyjaśnić podstawowe źródła moich interpretacji tutaj. Otóż Manon stwierdza, że ponieważ społeczeństwo w tym systemie Monteskiusza jest reprezentowane przez władzę podzieloną, obywatele nie będą mieli siły, by sobie nawzajem wyrządzić krzywdy. A więc jeśli podzielimy władzę, to jeszcze lepiej spełnimy ten warunek, który chciał zrealizować Hobbes przez oddanie pełnej władzy Lewiatanowi. Nie będziemy sobie nawzajem szkodzić. No bo wyobraźmy sobie, rządzi, powiedzmy, partia, której nie lubimy, to sama perspektywa, że za chwilę będą wybory i zmieni ją następna partia, sprawia, że ogranicza się ona troszkę, że tak powiem, w swoim dążeniu do, no nie wiem, do jakiejś fizycznej rozprawy ze swoimi przeciwnikami, bo spodziewa się, że efekt wahadła zadziała po kolejnych wyborach, prawda? Tym bardziej, że jej możliwości są także ograniczone przez trójpodział władzy, przez to, że odrębnie jest władza ustawodawcza, prawodawcza i sądownicza. I taki ustrój rodzi, stwierdza Manon, podwójną niemoc. Podział władzy obywateli niezdolnych do silnego oddziaływania na siebie. Z kolei obywatele, którzy przechodzą dobrowolnie z jednego stronnictwa do drugiego, pozbawiają władzę mocy. Bezsilność obywateli i bezsilność władzy wzajemnie się warunkują. I to właśnie Monteskiusz nazywa wolnością. Chodzi o to, żeby ograniczyć siłę polityki, zmniejszyć siłę polityki. I to jest istota, można powiedzieć, systemu liberalnego.
Tak nam się wydaje, prawda? Bo przez to, że no jakby paraliżują się nawzajem, ścierają się nawzajem te różne polityczne instrumenty, ludzie, którzy żyją w systemie politycznym, ale nie angażują się w tę walkę, mogą czuć się coraz swobodniej, mogą zająć się swoimi zajęciami, prawda? Kto chce, może wyżyć się w ekonomii, robić interesy, tak jak Locke to przewidywał. Kto chce, może w sztuce się wyżywać, biernie lub czynnie, tworzyć ją lub z niej korzystać. Kto chce, jeszcze inaczej. W każdym razie miejsce polityki staje się ograniczone. Nie najważniejsze już, ale jakby polityka staje się takim rezerwatem, w którym ścierają się siły, prawda, można powiedzieć, nie jest najważniejszym terenem dla rozwoju ludzkich możliwości. Ten teren przenosi się poza politykę, tak jak Locke to już w istocie pokazywał. I otóż można się zastanowić, czy nie jest to kluczowy punkt, w którym historia myśli politycznej postawiła ponad rolą obywatela rolę konsumenta, albo inaczej powiedzmy rolę mieszczanina. Ktoś słowami Tuwima mógłby nawet powiedzieć strasznego mieszczanina, który wszystkie rzeczy widzi osobno, prawda? Ale w szczególności widzi osobno swój interes od interesu zbiorowego. Ja realizuję swoje interesy, nie obchodzi mnie, co tam politycy się spierają, o co tam walczą. Ja się zajmuję swoim interesem, swoimi pieniędzmi, prawda, swoimi rozrywkami. Jak długo tam paraliżują się na górze ci politycy, którzy walczą między sobą, tak długo mogę spokojnie właśnie swoim interesem, nie bacząc na innych, się zajmować. W ten sposób, można powiedzieć, osiąga się stan, który można nazwać stanem natury arebur, prawda, na odwrót. To znaczy, to w polityce jest walka wszystkich ze wszystkimi, ale poza polityką ludzie mogą się zająć po prostu sobą, żyć jakby polityki nie było, prawda? Można by tak to określić. Otóż ten stan rzeczy przedstawiony czy wyinterpretowany z myśli Montesquieusza ma jednak drugą stronę, która okazuje się prowadzić do pewnego rodzaju paradoksu. Pierwsza część tego paradoksu może być streszczona jednym słowem, które znamy z, że tak powiem, z wokabularza polityki polskiej ostatnich kilkunastu lat. Przypomniał je Marek Jurek lat temu 10, używając słowa imposybilizm, prawda? To znaczy, skoro te władze się tak paraliżują nawzajem, no to właściwie żaden rząd, który przychodzi do władzy, nie może wiele zrobić. Nic nie może zrobić, prawda? Bo go tu sparaliżuje władza sądownicza, tam go sparaliżuje opozycja, tam fakt, że nie ma większości do danego, prawda, przedsięwzięcia i że za chwilę będą wybory, czyli nic nie można zrobić. Otóż powiedziałbym, że właśnie z tym problemem realnie borykali się czasem politycy, którzy chcieli przełamać ten imposybilizm. Borykali się w imię pewnej wartości. Wartości, jakim jest zagrożone dobro wspólne, zagrożone przez możliwość zniszczenia niepodległości państwa. Można powiedzieć, że głównym hasłem, pod którym dokonał się zamach majowy w 26 roku, było hasło walki z imposybilizmem. Z imposybilizmem rządów przedmajowych, imposybilizmem, który zdaniem Piłsudskiego zagrażał niepodległości Polski. No, chodziło o świeżo wtedy zawarty układ w Locarno, który stwierdzał, że gwarantowane są zachodnie granice Niemiec, ale wschodnie nie są gwarantowane, więc Niemcy mają prawo rewizji w stosunku do Polski tych granic. To był taki, no, bezpośredni, można powiedzieć, argument Piłsudskiego. Jest zagrożona nasza niepodległość, musimy coś z tym zrobić, musimy umocnić władzę wykonawczą, przełamać ten imposybilizm podzielonych stronnic. W otwarty sposób nawiązuje do tego samego hasła niewątpliwie Jarosław Kaczyński dzisiaj. W imię walki z imposybilizmem, no, akurat wprowadził to słowo, czy przypomniał Marek Jurok lat temu, 11 czy 10, ale de facto odzwierciedla ono dążenie Jarosława Kaczyńskiego. Umocnić zdolność Polski do reagowania na
wyzwania związane z zewnętrznym, no można tak powiedzieć, kontekstem istnienia Polski, zarówno w wymiarze gospodarczym, to podkreśla zwłaszcza w tej chwili Jarosław Kaczyński, nie pozwolić, by Polska staczała się coraz bardziej łagodnie, delikatnie, może nawet komfortowo, ale do roli kolonii gospodarczej, prawda? A więc przełamać ten imposybilizm, który nie pozwalał długo, planowo zaprojektować, jeżeli można tak powiedzieć, odbudowę polskiego przemysłu, przełamanie interesów obcych państw, obcych, można powiedzieć, lobby gospodarczych, które no nie chcą dopuścić do tego, żeby ten przemysł polski, różne jego gałęzie się odbudowały. No to, co wiąże się z planem Morawieckiego, prawda? Do tego, żeby ten plan się powiódł, no niestety potrzebne byłoby rządzenie przynajmniej przez lat 10. 4 lata na pewno nic nie dadzą, prawda? Więc no widać, że tutaj jest jakby taki horyzont działania, horyzont, który swoją jeszcze ciemniejszą, powiedziałbym, stronę, na której ma się rysować jako jednak pozytywne rozwiązanie, odsłania w relacjach politycznych, nie gospodarczych. To znaczy no, poczucie zagrożenia związane z neoimperializmem rosyjskim oczywiście, z wojną, która gdzieś tam za wschodnią granicą Polski jednak się toczy. Już nie pierwszy raz, bo raz była Gruzja, potem Ukraina. No, pytanie, co będzie następne. No i teraz drugim wyzwaniem, jakim stanowi dla nie tylko Polski, dla Polski może nawet w mniejszym stopniu, ale problem masowej fali imigracji z krajów Azji i Afryki do Europy, prawda? No to są też jakieś wyzwania, które powodują, że to przekonanie, że no polityka powinna być sprawniejsza, nie może sprowadzać się tylko do paraliżu wzajemnego, żeby uczynić nasze życie łatwiejszym, wolnym od polityki. W takich warunkach, kiedy słyszymy o jakichś zagrożeniach zewnętrznych, pojawia się jakaś część wsparcia ze strony nas, obywateli, jakaś część obywateli przecież popiera program Jarosława Kaczyńskiego, że trzeba umocnić to państwo, że trzeba wyjść z tego imposybilizmu. I wtedy powstaje pytanie, no ale na jakim prawie oprzeć to dążenie? W imię jakiej zasady? Czy będzie to tylko racja silniejszego? Złamanie tych zasad, o których mówił Montesquieu. Paradoksalnie Montesquieu daje też uzasadnienie dla wzmocnienia władzy. Chociaż wszystko robi, żeby pokazać, iż ta władza powinna się no, właśnie wzajemnie osłabiać, wytracać w tych walkach wewnętrznych. A jednak Montesquieu jednoznacznie wskazuje, że najważniejszym źródłem, autorytetem władzy jest fakt jej pochodzenia od tych, których władza dotyczy. Czyli władza musi być reprezentatywna. Czyli to, co jest istotą ustroju demokratycznego w istocie jest podkreślane przez Montesquieu'a. Jeżeli władza ma dotyczyć nas, powinna od nas pochodzić. Czyli nasi reprezentanci, a więc powiedzmy posłowie i wyłaniany przez nich rząd, mają dużo większą legitymację do sprawowania władzy energicznej, zdaniem Montesquieu'a, aniżeli sędziowie niepochodzący z wyboru demokratycznego. Bo władza sędziów nie pochodzi z naszego wyboru, prawda? Nie myśmy ich wybierali, choć ona nas dotyczy jak najbardziej. I to pokazuje, że w tym skomplikowanym bardzo układzie różnych interesów, różnych racji, raczej tak powiedzmy, Montesquieu pokazuje i nie umie rozwiązać tego zagadnienia, tego dylematu. Pokazuje dylemat starcia między liberalizmem a demokracją, bo te dwie wartości rzadko da się ułożyć w sposób bezkonfliktowy. One są u swoich fundamentów sprzeczne. Bo racją demokracji jest reprezentacja, reprezentatywność. To no właśnie, co streszcza stare powiedzenie rzymskie, że co wszystkich dotyczy, prawda, przez wszystkich powinno być zatwierdzone, prawda, czyli powinniśmy mieć nasze zdanie musi być wysłuchane w sprawach, które nas dotyczą i środkiem do tego jest reprezentacja polityczna.
ale z drugiej strony mamy rację liberalizmu, które przedstawia konstrukcja przedstawiona przez, zaprezentowana przez Monteskiusza, konstrukcja władzy, która tak się ogranicza wzajemnie, żeby nie stać się groźną dla wolności właśnie nie obywatelskiej, ale wolności konsumenta, mieszczanina, wolności człowieka, który chce żyć poza polityką, bo to jest istota liberalizmu. Życie poza polityką, realizowanie się poza polityką. Istotą wolności politycznej jest republikanizm. Istotą wolności pozapolitycznej jest liberalizm. I liberalizm zderza się tutaj z demokracją fundamentalnie. Oczywiście można próbować łagodzić sprzeczność tych racji, ale ona w niektórych sytuacjach ujawnia się, uzewnętrznia. Stąd można powiedzieć, że obraz zarysowany przez Monteskiusza budzi niekiedy krytykę w następnych stuleciach ze strony tych, którzy widzą w owym idealnym państwie liberalnym faktycznie łagodny totalitaryzm. Na czym on polega? Łagodny totalitaryzm społeczeństw liberalnych. Cechuje go bowiem, można tak powiedzieć, stan zadowolenia, który opiera się na wystudzeniu naszych emocji zbiorowych, prawda? No nie identyfikujemy się już tak mocno z państwem, z wspólnotą polityczną, identyfikujemy się tylko z własnym interesem, prawda? Odsuwamy się od państwa i odsuwamy się od innych ludzi, jesteśmy skupieni na sobie tylko. W związku z tym nie mają do nas dostępu takie wielkie emocje, no jakiejś tam powiedzmy ani miłości do ojczyzny, ani nienawiści do innych, prawda? Rywalizujemy na zupełnie innym poziomie z innymi ludźmi. Tak, nie będzie rewolucji. Chodzi o wystudzenie emocji zbiorowych. Na tym opiera się liberalizm. Można powiedzieć, że w paru antyutopiach dwudziestowiecznych zarysowano dalsze konsekwencje tej wizji. To znaczy takie pigułki szczęścia, które mamy połykać, żebyśmy no właśnie się nie buntowali, żebyśmy się czuli dobrze, zadowoleni. No dzisiaj te pigułki szczęścia są nam serwowane przez internet, przez telewizję, przez rozmaitego rodzaju autorytety medialne. Tak, o to właśnie chodzi, żeby usypiać w przekonaniu, że śnimy w najpiękniejszym ze światów, że każda alternatywa będzie gorsza. Otóż chodzi o to, żeby wszystkie nasze kłótnie, spory zostały jakby wprzęgnięte w system ku ogólnemu zadowoleniu. Powiedzmy, ktoś tam się wyżywa gdzieś w jakichś manifestacjach ulicznych, ale właściwie wiadomo, że ani to nie zmieni tego systemu, ani jemu specjalnie nie zaszkodzi. No może czasem go poleją wodą, ale to wszystko. I tyle, wszystko tak jakby na obniżonym poziomie emocji, na obniżonym poziomie agresji i trudno jakby zaprzeczyć, że ma to ogromne korzyści. No w zasadzie nie lubimy być bici, narażać swojego życia. To jest właśnie no, pewnego rodzaju odwołanie się do instynktu człowieka, który szuka bezpieczeństwa. Tak, wszyscy szukamy bezpieczeństwa. Szukamy także spokoju. I o tym za chwileczkę powiem. Tak, tak. Otóż tym, który najmocniej zaatakował frontalnie jakby te konsekwencje wizji Monteskiusza, był bliski mu w czasie, no młodszy o półtorej pokolenia, Jan Jakub Rousseau, żyjący w latach 1712-1788, syn zegarmistrza z Genewy, oddany do no, takiego przytułku dla podrzutków, sam zresztą potem swoje dzieci, które miał z rozmaitymi kobietami, też oddawał do przytułku dla podrzutków. No nie był wzorem cnót, które opiewał w swoich książkach, raczej wręcz odwrotnie, ale zostawmy jego życie prywatne na chwilę. Otóż Rousseau, żyjący, wychowujący się w Genewie, właśnie wychowujący się w pewnym sensie w samotności, jako samouk zafascynował się lekturą autorów starożytnych, właśnie opisujących chwałę Republiki, czytywał namiętnie Plutarcha, żywoty sławnych mężów, właśnie tych bohaterów republikańskich, tych, których nie chciał, żeby pozwolić czytać ludziom Hobbes, prawda, ostrzegał przed zgubnym wpływem takich lektur. No i miał rację, jak widać, Rousseau rzeczywiście jest najbardziej takim ostrym krytykiem Hobbesa, jak o tym się za chwilę Państwo przekonacie.
Otóż Rousseau jako samouk no nie prędko, że tak powiem, doszedł do jakichś rezultatów intelektualnych swojej pracy, chociaż pracował na różnych polach, był też kompozytorem, komponował opery, ale w dziedzinie, z której najbardziej jest znany, czyli filozofii politycznej, zadebiutował dopiero w 1751 roku, pisząc odpowiedź na konkurs Akademii w Dijon w południowej Francji. Pytanie czy zadanie konkursowe Akademii brzmiało tak: czy postęp w naukach i sztukach prowadzi do doskonalenia moralnego ludzkości? I właśnie odpowiedział swoim traktatem Rousseau, stwierdzając jednoznacznie nie. Ani nauka, ani sztuka w swoim rozwoju niewątpliwym nie prowadzi do poprawy moralności, ale wręcz przeciwnie, prowadzi do pogorszenia, ponieważ w pewnym sensie nauka i sztuka oddala ludzi od cnoty, prawda? Nie liczy się z cnotą. Nauka depcze ją często świadomie. Słyszymy często taki argument, no trudno, trzeba robić eksperymenty na embrionach, bo to służy nauce, prawda? To jest taki jeden przykład. Czy eksperymenty prowadzące do bomby atomowej czy wodorowej, bo to służy nauce i tak dalej, i tak dalej. Eksperymenty genetyczne, no najbardziej przerażające, powiedziałbym. Także są uzasadniane dobrem nauki. Otóż, no już nie wspomnę o ewolucji sztuki współczesnej, do czego ona prowadzi, jak bardzo rozeszła się z pewną wizją cnoty, o którą pytała Akademia w Dijon. Ale w istocie najważniejsze dzieła miał Rousseau przed sobą. Przepraszam, jeszcze może 15 minut Państwo zniesiecie. Dziękuję bardzo. No bo potem jeszcze na dyskusję, na pytania chciałbym zostawić czas. Otóż Rousseau w kolejnych swoich dziełach, dwa lata późniejszej rozprawie o pochodzeniu nierówności między ludźmi, a w szczególności w swoim najbardziej znanym dziele, maleńkim traktaciku, cienkim, nie wziąłem go ze sobą, żeby pokazać, ale pan Dybowski w Antyku wznowił go wielokrotnie w ostatnim czasie, więc można się zapoznać. Chodzi mi oczywiście o umowę społeczną, Contrat Social z 1762 roku. Dzieło chyba najważniejsze w przygotowaniu rewolucji francuskiej. I jak Rousseau w ogólności, tak to dzieło w szczególności, traktowane jest jako, można powiedzieć, zapowiedź tego, co dobre, jeśli ktoś akceptuje pewne wartości rewolucji, tego, co w rewolucji najgorsze. Jakub Talmon, amerykański, znaczy właściwie żydowski historyk, nie wiem jak to powiedzieć, żydowski historyk polskiego pochodzenia, no bo z polskich Żydów się wywodził, potem karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych i w Europie, w takiej no, bardzo głośnej, wpływowej analizie przedstawił Rousseau jako, można powiedzieć, ojca założyciela terroru rewolucyjnego, tego wszystkiego, co najgorsze nie tylko w rewolucji francuskiej, ale w rewolucjach dwudziestowiecznych. A więc można i tak zinterpretować Rousseau, o tym jeszcze być może będzie okazja powiedzieć. Poza umową społeczną warto jeszcze wspomnieć jego obszerniejsze znacznie dzieło Emil, czyli Rzecz o wychowaniu, które jest analizą społeczną bardzo ciekawą i do niej za chwilę nawiążemy, czy specyficzne dzieło Polsce poświęcone, i o nim na samym końcu powiem, czyli Uwagi o rządzie polskim, Considération sur le gouvernement de Pologne z 1771 roku. Bardzo ważne dzieło, a w szczególności dla nas ważne. Otóż Rousseau ocenia to społeczeństwo, które jako prawie idealne opisywał Montesquieu. Społeczeństwo francuskie, Europy Zachodniej, podróżował także do Anglii z Davidem Humem, wybitnym filozofem szkockiego oświecenia, zupełnie odmiennym od Rousseau. Pokłócili się i, że tak powiem, rozstali filozoficznie. Ale w każdym razie mówię o tym tylko dlatego, żeby pokazać, że Rousseau zwiedzał Europę Zachodnią. Był właściwie człowiekiem nielubiącym innych ludzi, więc no, skupiał się na tym, tak, na świecie swoich myśli, ale jako pożywkę dla tych myśli traktował także właśnie to, co widział gdzie indziej, czyli w Europie Zachodniej. I to wszystko przekonywało go o tym, że ten świat, który Montesquieu już opisywał jako potencjalnie najlepszy z możliwych, jest w istocie najgorszy z możliwych, jest zły.
Na czym to zło polega? Otóż stwierdzał Rousseau, że jeśli zapytalibyśmy, kto rządzi we Francji, to odpowiedzią nie będzie ta, która się z pozoru narzuca. Król, no skoro monarchia absolutna, choćby oświecona, to król. Rousseau stwierdza, nie król rządzi, rządzi opinia, rządzą salony. Jest inna władza niż ta, którą formalnie reprezentuje no, głowa władzy wykonawczej. Przeciwko tej władzy, albo uzależnia tę władzę, jest inna, silniejsza władza, władza opinii, władza salonów. Moglibyśmy użyć nawet liczby pojedynczej, władza salonu, czyli władza dysponowania opinią. Bowiem w antropologii, czyli w interpretacji człowieka, jaką prezentuje Rousseau, kluczowe jest to, że człowiek się porównuje z drugimi ludźmi. Nie tylko porównuje się przez pryzmat bogactwa, choć pieniądz jest najłatwiejszym, najbardziej wymiernym no, środkiem porównywania się także między ludźmi. Ktoś jest bogaty, więc ważniejszy, ktoś jest biedny, więc jest mniej ważny. Ale także w innych aspektach. Był taki bardzo dobry film francuski, kilkanaście lat temu nakręcony, dowcip pod takim tytułem. Opisywał społeczeństwo francuskie właśnie tego czasu, połowy XVIII wieku, gdzie tym, co mogło zniszczyć człowieka lub wznieść na szczyty, był dowcip, to znaczy żart, prawda? Umiałeś żartować, zażartować z drugiego człowieka, zniszczyć drugiego człowieka żartem, szedłeś w górę. Stałeś się obiektem żartu, lądowałeś na dnie, można powiedzieć, rugowany poza nawias salonu, prawda? Myślę, że ten mechanizm, który pierwszy raz opisał tak wnikliwie Rousseau, no w istocie doskonale odzwierciedla dzisiejszy w każdym razie stan społeczno-polityczno-kulturowego napięcia. Napięcia między formalnymi ośrodkami politycznymi, a dystrybutorami autorytetu, którymi są dalej salony. Oczywiście to już nie jest salon gdzieś pani Récamier z końca XVIII wieku, czy salon kolejnych faworyt, prawda, króla, ale to są jakby instytucje wciąż odradzające się. No dzisiaj jest to powiedzmy w Polsce salon gazetki wyborczej, czy jakichś innych tego rodzaju no, ośrodków dystrybuujących autorytet, rozdający swoje pochwały i strącających do piekła pogardy salonu, prawda? Ten wyrok jest bardzo ważny. W istocie nie tylko władzę salonów krytykuje Rousseau, ale człowieka, który ulega takiej władzy. Stwierdza bowiem, że porównywanie się właśnie jest tym głównym nieszczęściem i grzechem człowieka żyjącego w naszych czasach, w naszym społeczeństwie. Bo człowiek, który się porównuje, jest zawsze nieszczęśliwy. Bo zawsze jest ktoś albo bogatszy, albo młodszy, albo piękniejszy, albo inteligentniejszy. Trudno sobie wyobrazić stan, w którym możemy skupić wszystkie te cechy, na których nam zależy we własnej osobie. Więc zawsze nas porównanie unieszczęśliwia. Człowiek jednocześnie, który się porównuje, stara się wyglądać inaczej niż jest naprawdę, czyli staje się skłócony z samym sobą, stara się stwarzać pozory. No może jestem inteligentniejszy niż jestem, prawda? Uważajcie mnie za inteligentniejszego. Upiększa się, no może będę piękniejszy, prawda, młodszy niż naprawdę jestem. Jest niepogodzony z samym sobą. No cóż może być gorszego niż brak pogodzenia z samym sobą, prawda? To jest tragedia, tragedia współczesnej cywilizacji, powiedziałbym. Choć oczywiście występująca zapewne zawsze w historii, ale nigdy z takim nasileniem jak teraz, kiedy ten głos salonu dyktującego nie tylko polityczne mody, ale także no powiedzmy połączonego z gigantycznym przemysłem reklamowym, który codziennie nam podpowiada, nie codziennie, co sekundę, podpowiada nam, wybierz siebie, wybierz Coca-Colę, czy wybierz tam najnowszą jakąś, tak, no najróżniejsze, prawda, dobra, już nie będę ich wymieniał, dowolne można tutaj elementy wstawić.
Otóż i pokazuje nam wzorce, takie ideały, no, albo ślicznych, smukłych, młodych kobiet, albo jakichś tam umięśnionych, młodych chłopców. Musimy tak wyglądać, wszystko jedno, czy mamy lat 18 czy 81, powinniśmy do tego wzoru, prawda, nawiązywać. No, czyni nas to porównywanie zawsze ludźmi nieszczęśliwymi. I podstawą oczywiście tego porównywania jest nierówność, przekonanie o tym, że nie jesteśmy równi, bo zawsze ktoś jest w jakimś aspekcie wyższy, inny, prawda? Otóż to nieszczęście, które analizuje, zwłaszcza na kartach Emila Rousseau, no jest pewnego rodzaju stanem, który odzwierciedla spełnienie snu Monteskiusza. Ludzie przestali się interesować polityką, ludzie uważają, że polityka rozgrywa się gdzieś tam na górze, ich nie dotyczy, i zajmują się jako właśnie ci mieszczanie, ci konsumenci, konsumpcją, realizowaniem swoich potrzeb, które czyni ich stale nieszczęśliwymi, a nie szczęśliwymi, jak myślał Monteskiusz. Bo właśnie ciągle myśląc tylko o sobie i porównując się ciągle z innymi, jak tam, prawda, stan naszego konta, zdrowia i tak dalej, wcale nie zyskujemy szczęścia przez tę wolność od polityki, ale przeciwnie, w swoim egoizmie pogłębiającym się z każdą godziną takiego stanu, no, krótko mówiąc, gubimy swoje szczęście. A więc gdzie jest szczęście człowieka? Czy jest ono w spokoju, jaki daje mu polityka? Zostawia go w spokoju, żeby tam właśnie sobie rywalizował z innymi? Nie. Rousseau jako swoją dewizę przytacza w umowie społecznej, niejako w polemice z Monteskiuszem, w polemice zwłaszcza z Hobbesem, mądrość, którą, jak twierdzi, kazał sobie trzymać nad biurkiem. Ta mądrość przypisywana jest ojcu króla Stanisława Leszczyńskiego, znanego wtedy w społeczeństwie francuskim, oczywiście, czy francuskojęzycznym, jako władcy Lotaryngii przyznanej mu przez teścia, czyli przez Ludwika XV. Ojciec Stanisława Leszczyńskiego, wojewoda Rafał Leszczyński, miał powiedzieć: malo periculosam libertatem quam quietum servicium, prawda? Czyli wolę, niebezpieczną wolność od bezpiecznego niewolnictwa czy poddaństwa. Czyli nie bezpieczeństwo jest najważniejsze dla nas. Tu nawiązuję do tej uwagi wcześniejszej tutaj pani w pierwszym rzędzie, jakoś polemicznej wobec tego wzorca Monteskiusza. Rousseau właśnie podejmuje tę polemikę, mówiąc, że bezpieczeństwo nie jest tym, co nam wystarczy do dobrego życia, że jest nam potrzebna także wolność. Ja bym złagodził oczywiście koncepcję Rousseau, bo ona jest niebezpieczna, nie każdemu potrzebna jest wolność w tym samym stopniu. Niektórzy bardziej cenią sobie bezpieczeństwo, inni bardziej wolność. Jesteśmy troszkę różni, w różnych proporcjach, że tak powiem, umieszczone są te nasze potrzeby, ale to jest, powiedziałbym, mój prywatny, bardzo nienaukowy i niefilozoficzny komentarz do... Zapewne jest to różnie rozłożone także w różnie ukształtowanych przez historię, przez klimat, przez tradycje polityczne społeczeństwach. Tu by się Monteskiusz zgodził, że różnie to w różnych społeczeństwach jest zapotrzebowanie na wolność. Ale Rousseau uważał, że wolność jest najważniejsza, ta wolność obywatelska, wolność republikańska. Otóż odnajdziemy szczęście, jeżeli odnajdziemy zdolność odczuwania tej wolności obywatelskiej, jeżeli wyjdziemy ze skóry mieszczanina, wyjdziemy ze skóry konsumenta i staniemy się na powrót obywatelami. To nam da ten, no można powiedzieć, dreszcz przeżycia czegoś większego niż nasz egoizm, dreszcz przeżycia związanego z utożsamieniem z większą sprawą niż nasze indywidualne, egoistyczne porównywania się z innymi. Pozwoli nam wyjść właśnie poza to frustrujące poczucie imposybilizmu, prawda, że nic w istocie wielkiego, ważnego nie jesteśmy w stanie zrobić. Żeby przekonać ludzi
do tego, żeby szukali tej obywatelskiej roli, zidentyfikowania się z wolą powszechną, używa tego określenia Rousseau, volonté générale. Musi przekonać, musi, że tak powiem, wyperswadować swojemu odbiorcy Rousseau, że jego stan, że stan tego właśnie aktualnego odbiorcy myśli Rousseau jest fatalny, że jest zły, a więc trzeba odkryć zniewolenie człowieka współczesnego. W tym sensie Rousseau jest drugim z kolei po Machiavelli z wielkich, można tak powiedzieć, dekonstruktorów, czy może użyjmy innego określenia, no, tych, którzy uważają, że ich zadaniem jest zdzieranie złudzeń, pozbawianie złudzeń społeczeństwa. Machiavelli uważał, że takim złudzeniem jest przekonanie, że politykę można łączyć z moralnością. Rousseau zdziera złudzenie ze społeczeństwa liberalnego w istocie, że jego życie jest życiem godnym, że jego życie wyczerpuje możliwości rozwoju człowieczeństwa. A więc demaskuje. Istotą powołania filozofa jest demaskacja. Oczywiście w ślad za tym idzie niebezpieczna tendencja, ta, którą Talmon opisywał w swojej analizie myśli Rousseau. To znaczy możemy tak demaskować, jak będą to robili za Rousseau, Hegel, potem Marx, potem Freud, człowieka, wyzwalając go z coraz to innych złudnych wolności, no aż przychodzą, no nie wiem, współczesne feministki w najbardziej agresywnym, zideologizowanym oczywiście znaczeniu, czy jacyś no, zwolennicy Lacana, czy innych już zupełnie skrajnych interpretacji freudyzmu, którzy każdego człowieka są w stanie zdekonstruować jako jednostkę opresywną, zakompleksioną, jako no, człowieka nieszczęśliwego. Każdy jest tutaj z tej perspektywy zły i nieszczęśliwy. Z perspektywy kolejnych, można powiedzieć, pokoleń coraz bardziej radykalnych i coraz bardziej oddalonych od zdrowego rozsądku pokoleń takich właśnie demistyfikatorów. A więc na pewno ta tendencja jest niebezpieczna, ale czy to znaczy, że nie możemy rzeczywiście zdzierać masek z rzeczywistości, która nie okazuje się tak piękna, jak zdawałyby się to sugerować pozory? To jest pewna wątpliwość, którą przy interpretacji Rousseau musimy zachować. Jak daleko, w jakim zakresie zdzieranie złudzeń, odkrywanie różnych form zniewolenia jest uprawnione? Gdzie tutaj leży granica zdrowego rozsądku, której przekroczenie prowadzi ku ideologizacji wszystkiego, ku swego rodzaju szaleństwu rewolucyjnemu? To jest pytanie, którego łatwo przy Rousseau nie unieważnimy. By na koniec, no, że tak powiem, zaprezentować myśl Rousseau zaaplikowaną, zastosowaną bardzo konkretnie, praktycznie, wtedy bowiem zrozumiemy jej sens może lepiej niż z moich może zbyt mętnych i ogólnikowych wywodów, proponuję przytoczyć fragmenty jego rozważań poświęconych polskiemu ustrojowi, zupełnie odmiennych w tonacji, w nastawieniu od tego, co prezentował Montesquieu, że nie wspomnę o Wolterze, który za pieniądze Katarzyny pisał straszliwe zupełnie paszkwile na polactwo, tak bym to określił, myślę, zgodnie z duchem Woltera, polactwo jako chorobę ducha, ciemnotę i zabobon. Otóż dla Rousseau polskość ma zupełnie inne znaczenie. No, ktoś złośliwie może powiedzieć, że to zrozumiałe, bo Wolterowi płaciła Katarzyna sobolami i rublami, a Rousseau płacili konfederaci barscy, którzy zamówili u niego właśnie te uwagi o rządzie polskim. Kuchmistrz litewski Michał Wielchorski osobiście takie zamówienie Janowi Jakubowi Rousseau złożył. Ale myślę, że do pewnego stopnia niesprawiedliwe byłoby to oskarżenie wyłącznie o interesowne motywy tak względem Rousseau, jak i względem Woltera. Wolter pisał to, co uważał, to, co chciał napisać o Polsce i Rousseau też napisał o Polsce to, co chciał i uważał za słuszne. Otóż co pisał na zlecenie konfederatów barskich Rousseau? Otóż starał się on zarysować kontrast między tym typem republikańskiego patriotyzmu, który przedstawiali w jego oczach konfederaci barscy,
a coraz silniejszą w ówczesnym społeczeństwie zachodniej Europy, ale także w części Europy, no, modernizującego się społeczeństwa polskiego, społeczeństwa spod znaku oświeceniowego monitora, tendencją do zmiany tego republikańskiego ideału dawnej Rzeczpospolitej. Jak owa alternatywa wyglądała? Oddajmy głos Janowi Jakubowi, cytuję, z uwag o rządzie polskim. Jeżeli pragniecie jedynie nabrać rozgłosu i świetności, wywierać wpływ na inne narody Europy i być dla nich groźbą, macie ich przykład, starajcie się go naśladować. Kultywujcie nauki, sztuki, handel, przemysł, miejcie regularne wojsko, twierdze, akademie, przede wszystkim dobry system skarbowy. Starajcie się, by pieniądz stał się niezbędny, żeby utrzymać lud w największej zależności, a w tym celu pobudzajcie zbytek materialny i zbytek umysłowy, od niego nieodłączny. W ten sposób stworzycie naród intrygantów, pożądliwy, chciwy, ambitny, służalczy i łajdacki, tak jak inne narody, nie mogące nigdy znaleźć środka między dwoma krańcami, nędzą lub bogactwem, swawolą lub niewolą. Ale zaliczą was do wielkich mocarstw europejskich, wejdziecie do wszystkich systemów politycznych, we wszystkich negocjacjach będą szukać przymierza z wami, skrępują was traktatami, nie będzie w Europie wojny, w której byście nie mieli zaszczytu być wmieszani. Jeśli szczęście będzie wam sprzyjało, odzyskacie swoje dawne posiadłości, może nawet zdobędziecie nowe. To jest właśnie jakby przeciwstawienie patriotyzmu republikańskiego patriotyzmowi typu imperialnego, zdobywczego. No jak chcemy zdobywać, to musimy mieć no właśnie to wszystko, o czym mówił Rousseau. Gdybyście jednak, wracam do cytatu, przypadkiem woleli stworzyć naród wolny, pokojowy i mądry, który sam sobie wystarcza i jest szczęśliwy, wówczas trzeba przyjąć zupełnie inną metodę. Utrzymać lub przywrócić u siebie obyczaje proste, zamiłowania zdrowe, ducha wojowniczego bez ambicji zaborczych. Można powiedzieć, że Rousseau na pewno popierałby idei no, takiego pospolitego ruszenia, Gwardii Narodowej, która stale w domu jest gotowa szkolić się wojskowo i bronić tego domu, nie idąc na żadne wyprawy zagraniczne. Kształtować dusze odważne i bezinteresowne, zaprawiać naród do rolnictwa i umiejętności koniecznych dla życia, mieć pieniądz w pogardzie i sprawić, by stał się o ile możności niepotrzebny. Przyznaję, że gdy tą drogą pójdziecie, gazety nie będą rozbrzmiewały echem waszych uroczystości, układów, znakomitych czynów. Filozofowie nie będą wam kadzili, poeci nie będą was opiewali. W Europie mało o was będzie się mówić, lecz będziecie żyli w prawdziwej obfitości, sprawiedliwości i wolności. Zatrzymam się na chwilę, żeby przypomnieć Państwu, że już mówiliśmy o takim ideale. Na pierwszym naszym spotkaniu w tym cyklu. To był ideał Dao De Jin, prawda, księgi Tao, taoizmu. Ideał małego księstwa, które żyje własnym życiem, własną autarkią, nie interesuje się tym, co się poza nim dzieje, nie stara się, broń Boże, naśladować sąsiadów, stara się żyć własnym życiem, wtedy to życie może być spokojne, godne, nienapędzane wolą właśnie porównywania się. Ach, żeby u nas było tak jak w Anglii, ach, żeby u nas było tak jak w Szwajcarii, prawda? Tradycje Rzeczpospolitej, pozwolę sobie zacytować swój tekst, żeby już dla, że tak powiem, zwięzłości nie wpaść w gadulstwo obecne. Tradycje Rzeczpospolitej są dobre, bo związane z wielowiekowym praktykowaniem wolności. Sejmiki i ich rządy są dla Rousseau prawdziwym palladium wolności, wolności opartej na rozproszeniu, a nie na koncentracji władzy. Nie trzeba zasadniczo zmieniać tradycji tej republikańskiej wolności, idąc za fałszywymi wzorami Europy, lecz trzeba je raczej wzmocnić narodowym wychowaniem. I temu aspektowi poświęca Rousseau oddzielny cały fragment swojej książki. Realizować narodowe wychowanie. Ono utrzyma ducha walecznych konfederatów. Wolność nie daje spokoju, ale wymaga ciągłej walki w swojej obronie. Nigdy jednak nie może to być walka w celu terytorialnych zdobyczy, a tylko opór przeciw zamachom władzy. Wszystko jedno wewnętrznej czy zewnętrznej. Rousseau radził, by króla, którego narzucili Polakom Rosjanie, albo ściąć, albo wybrać na nowo,
przy innych pakta konwenta, na mocy których zrzecze się rozdawnictwa wysokich stanowisk. No bo możliwość rozdawania wysokich stanowisk przez króla oczywiście korumpuje ustrój. Nawołując do umocnienia republikańskiego charakteru polskiego ustroju, Jan Jakub wzywał przede wszystkim, by odsunąć od siebie pokusę mierzenia tego ustroju obcą zewnętrzną miarą, by nie bać się piętna odmieńców na politycznej mapie Europy. Cytuję dalej uwagi o rządzie polskim. Wolność uchodzi na wszystkich dworach za manię wizjonerów, zmierzających raczej do osłabienia niż do wzmocnienia państwa. Wszyscy ci wielcy ministrowie, którzy sądzą na ogół o innych ludziach po sobie i po swoim otoczeniu, myślą, że ich znają, nie wyobrażają sobie nawet, jaką energię może dać wolnym duszom miłość ojczyzny i poryw cnoty. Nigdy nie pozbędą się przesądu ugruntowanego na tej pogardzie, której sami czują się godni i wedle której szacują rodzaj ludzki. Zawsze będą patrzyli na ludzi wolnych tak, jak na nich patrzeć trzeba, to znaczy na ludzi bezwartościowych, na których tylko dwa narzędzia działają, pieniądz i knut. Przepraszam, ale nie mogę się opędzić od myśli o wspomnianym byłym premierze belgijskim, agencie Władimira Władimirowicza. Pamiętajmy o tym, że on realizuje cele Władimira Putina, świadomie, zresztą jest skrajnym rusofilem, był głównym orędownikiem przyjmowania Rosji do Unii Europejskiej, a teraz jest głównym orędownikiem odwołania szczytów NATO. Pod pozorem oczywiście prześladowania praw człowieka w Polsce. Nie chodzi o Polskę, chodzi o realizowanie tego, który ma i pieniądze i knut w ręku. Są więc ostatecznie dwie miary. Jedna miara wolności i druga dominacji. Pierwsza jest dziedziną obywatelskiej cnoty, druga jest miarą pieniądza i knuta. Oto wybór, jaki rysuje Rousseau. Republika albo imperium, ale też republika albo modernizacja. Wybór ten ma w ujęciu Rousseau jeszcze jeden charakterystyczny rys, który koniecznie trzeba tutaj podkreślić. Republika nie jest utożsamiona z państwem. Miłość ojczyzny, patriotyzm ufundowany jest nie na przywiązaniu do państwa, ale na więzi z rodzimą, specyficzną tradycją, z tym, co wyróżnia narodową wspólnotę wśród innych. Rousseau widzi z ubolewaniem i retoryczną przesadą zanikowych różnic pod walcem oświeceniowej opartej na władzy pieniądza globalizacji. Cytuję Rousseau, połowa wieku XVIII. Nie masz już dzisiaj Francuzów, Niemców, Hiszpanów, nawet Anglików. Są tylko Europejczycy. Koniec cytatu. Polacy mogą jeszcze uniknąć tego losu, mówi Rousseau, co wcale nie oznacza, że mogą uniknąć ostatecznego rozbioru ich państwa. Nie państwo jednak liczy się najbardziej, ale zachowanie narodowej tożsamości. Do pomyślenia staje się nawet wybór patriotyzmu przeciwko państwu, w każdym razie kosztem państwa, kiedy w imię swego umocnienia, modernizacji, jakbyśmy to dziś powiedzieli, okazuje się ono odstępować od rodzimych tradycji i instytucji. Przede wszystkim możliwe, wyobrażalne, a nawet konieczne staje się przygotowanie patriotyzmu na czas bez państwa. Rousseau udziela Polakom sławetnej rady w tym samym traktacie, cytuję. Nie możecie przeszkodzić, by was nie połknęli, potężni sąsiedzi, postarajcie się przynajmniej, by nie mogli was strawić. Jeżeli potraficie dokonać tego, by Polak nigdy nie mógł zostać Rosjaninem, ręczę, że Rosja nigdy nie ujarzmi Polski. Koniec cytatu. Dopóki więc można, trzeba pielęgnować instytucje narodowe, które, cytuję znowu Rousseau, kształtują geniusz, charakter, zamiłowania i obyczaje narodu. Czynią go samym sobą, a nie innym narodem. Wpajają mu tę płomienną miłość ojczyzny, ugruntowaną na przyzwyczajeniach, których niepodobna wykorzenić. Koniec cytatu. Ta cecha, łącząca myśl Rousseau z duchem romantyzmu, nie ma już wiele wspólnego z republikanizmem, ale zrosła się z nim jednak w polskim wydaniu, bowiem rodzimość, odmienność polskiej wspólnoty wśród innych, tak wśród sąsiadów, jak i wobec dalszej zachodniej Europy, utożsamiona być mogła z republikańsko-wolnościową tradycją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.